Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Mawrichanów, jestem specjalistą ginekologii położnictwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat nowotworów, a konkretnie w ramach tak zwanego Różowego Października, wielkiej, wspaniałej akcji profilaktycznej, porozmawiamy o nowotworach gruczołu piersiowego. Badanie gruczołów piersiowych jest stosunkowo najprostsze i powiedziałbym najmniej inwazyjne, nie wymagające specjalnego zaangażowania, jeśli chodzi o aparaturę medyczną. Niesie ze sobą bardzo duże możliwości poznawcze i stosunkowo nie jest trudno postawić rozpoznanie, a w każdym razie wskazać zmiany, które mogłyby być zmianami nieprawidłowymi. W wypadku takiego typowego, pierwszorzutowego badania gruczołów piersiowych wykonuje się to badanie ręcznie, czyli palpacyjnie. Ogląda się ruchomość piersi, symetrię piersi, poruszaniu kończynami przez badaną pacjentkę, unoszeniu kończyn, czy piersi są symetryczne, czy prawidłowo się poruszają. Jakkolwiek zwykle pewna asymetria istnieje, bo jako ludzie nie jesteśmy idealnie zbudowani. Oraz jest możliwość zbadania palcami, czyli palpacyjnej oceny grubości, twardości, konsystencji gruczołu piersiowego i w ten sposób wychwycenia potencjalnych zmian. W domyśle jesteśmy w stanie na bardzo wczesnym etapie, jakim tylko uda się palpacyjnie wyczuć guzek w gruczole piersiowym, wcale nie musi być każdy guzek nowotworem, od razu dodam, ale jesteśmy w stanie zaprowadzić, zaprząc dalsze metody diagnostyki do tego, żeby po tym stosunkowo prostym badaniu diagnostykę pogłębić, no i taką pacjentkę potencjalnie uratować, jeżeli ona rzeczywiście miała problem z gruczołem piersiowym. Jeśli jest potrzeba pogłębienia tego badania piersi, wówczas jesteśmy w stanie zaprząc zdobycza najnowszej techniki, w tym ultrasonografię, i wykonać ultrasonografię gruczołu piersiowego. Można wykonać również badanie mamograficzne, jest to badanie nieco szersze, badanie radiologiczne. Ultrasonografia to jest badanie ultradźwiękowe, badanie mamograficzne jest badaniem rentgenowskim. No, w pewnych sytuacjach również można wykonać rezonans gruczołów piersiowych, a także jeśli istnieją wątpliwości, stwierdzona jest jakaś zmiana ogniskująca się w jakiejś przestrzeni gruczołu piersiowego, wówczas można dokonać biopsji. Drodzy Państwo, badanie ultrasonograficzne gruczołów piersiowych przebiega mniej więcej tak samo jak badanie ultrasonograficzne, na przykład w chorobach wewnętrznych, kiedy badamy USG przezbrzuszne, albo na przykład w ginekologii, kiedy USG wykonujemy przez pochwowo. Mechanizm polega na tym, że aparat emitujący ultradźwięki i analizujący obraz ultradźwiękowy posiada stosowne głowice. Jest to głowica liniowa, jak widać, głowica sektorowa, głowica kardiologiczna oraz głowica przezpochwowa albo przezodbytnicza. Używamy żelu dystansującego, którym pokrywamy powierzchnię głowicy oraz badany narząd. To dlatego, żeby ultradźwięki, które przebiegają przez ośrodki o różnej częstotliwości, dawały lepsze obrazowanie. Głowica emituje dźwięki, odbiera odbicia dźwięków z powrotem i przekazuje to wszystko do komputera, który wizualizuje nam obraz ultrasonograficzny. Badanie USG piersi jest bezbolesne. Pokrywamy żelem głowicę, przykładamy do gruczołów piersiowych, raz jednego, raz drugiego, badamy również doły pachowe, badamy okolicę przymostkową, czasami jeżeli uznajemy, że istnieje potrzeba, rozszerzamy o pakiety węzłów chłonnych regionalnych i to badanie, no, myślę, że może potrwać około 10 do 20 minut, pewnie nie dłużej. Lokalizujemy kwadranty gruczołu piersiowego, czyli dzielimy piersi na cztery części: kwadrant górny zewnętrzny, górny wewnętrzny, dolny wewnętrzny oraz okolicę okołobrodawkową, to jest jakby taki piąty kompartment badany, czy piąta okolica, no i doły pachowe, jeżeli istnieje taka potrzeba, po czym w drugiej piersi również lokalizujemy te same zmiany, opisujemy badanie, zmiana w odległości od brodawki 3-4 cm na godzinie 4, 5, 10, w zależności od tego, w jakiej okolicy dana zmiana się mieści, a do tego używamy, nazwijmy to cyferblatu, czyli tarczy zegarka. Posługujemy się w taki sposób, odległość około odbrodawkowa oraz na której godzinie na tarczy zegarka, i taka zmiana oglądana przez innego lekarza, przez innego specjalistę, przez zespół, konsylium czasami, no musi być wstępnie dookreślona, gdzie ona się ewentualnie znajduje. Myślę, że wtedy, kiedy piersi zaczynają się rozwijać, jest tak zwana skala Tannera, która mówi o tym, jakie są stopnie rozwoju piersi. Na początku, kiedy są takimi pączkami, to jest bodajże T1 w punktacji Tannera, wówczas wykonujemy badanie palpacyjne piersi, taką ocenę. Jeśli coś się wyda lekarzowi podejrzanego,
lub jeżeli pacjentka sama zgłosi, młoda pacjentka, czy jej na przykład matka, osoba najbardziej zaufana, jakąkolwiek wątpliwość, jakąkolwiek asymetrię, jakiekolwiek występowanie grudki, gruzełka, no to wówczas wypada wykonać badanie ultrasonograficzne, pogłębić tę diagnostykę i wszystkie inne badania, jakie bylibyśmy uważali za stosowne, że warto by je było wykonać. Najczęściej w 92%, nie przesadzę, w statystyce są to absolutnie zmiany o charakterze fizjologicznym. Kiedy w ciąży badać gruczoły piersiowe? To jest dobre pytanie, dlatego że do niedawna specjaliści byli bardzo zdystansowani od badania w ciąży. Wiadomo, że w ciąży jest od kilkudziesięciu do kilkuset razy więcej estrogenów i progesteronu, a więc hormonów typowych dla płci żeńskiej. W związku z powyższym i tak zatrzymanie płynu następuje, tak rozwój gruczołowy w początkowej fazie ciąży, gonadotropina kosmówkowa, która jest wydzielana, daje nieprawdopodobny booster rozwój czynności endokrynnych organizmu, które nieco są w stanie zacierać obraz, do którego przyzwyczajeni jesteśmy w części pozaciążowej życia kobiety. W związku z powyższym ta diagnostyka w ciąży jest trudniejsza i myślę, że każdy ginekolog, każdy położnik ma pewną swoją pragmatykę przyjętą. Jako takiego standardu chyba się jeszcze nie dopracowaliśmy, aczkolwiek wydaje się, że na początku ciąży badanie piersi, badanie palpacyjne gruczołów piersiowych, w razie wątpliwości ultrasonografia i gdzieś powiedzmy pod koniec, no chyba że ciężarna zgłasza jakieś dolegliwości, to wtedy wcześniej jest ono wówczas uzasadnione. Czy nowotwory częściej występują w ciąży? Myślę, że sama ciąża nie jest przyczyną występowania nowotworów, natomiast o ile mielibyśmy do czynienia ze zmianami w gruczołach piersiowych hormonalnie czynnymi, zależnymi od hormonów, to ta duża ilość hormonów, której przybywa w ciąży, niewątpliwie może wpłynąć na przykład na powiększenie się. Może, jeżeli istniał już rak gruczołu piersiowego, no jest w ciąży niewątpliwie większa szansa na przerzutowanie takiego raka, ponieważ naczynia krwionośne, naczynia chłonne są również poszerzone, a więc istnieje możliwość potencjalnie lepszej transmisji przerzutów. Jedno jest pewne, jeżeli mamy do czynienia z patologią w ciąży, to również tę patologię leczymy. Kiedy? No wiadomo, że wtedy, kiedy zmiany się kwalifikują do wycięcia czy do jakiegokolwiek innego postępowania, pamiętając o tym, że wolno nam zrobić wszystko, ale nie możemy ryzykować ciążą, w związku z powyższym nie mogą to być takie metody, które byłyby ciąży zagroziły. W mojej opinii, opinii wielu moich koleżanek i kolegów, specjalistów ginekologów i ginekologów onkologów, zdrowa kobieta powinna odwiedzić lekarza ginekologa dwa razy do roku, a będzie to wówczas częściej niż zmieniamy często olej w samochodzie albo płyn hamulcowy. To tak na ironię troszkę powiem, dlatego że zaniedbujemy kwestie wizyt ginekologicznych. Przychodzą pacjentki, trafiają się panie, które mają zaawansowaną postać choroby nowotworowej i one zapytane, kiedy był ostatnio o ginekologa, mówią 6 lat temu, 5 lat temu, 3 lata temu i tym podobne. Nie ma jako takiej definicji, bo nie wiemy u kogo, jaki nowotwór z jaką dynamiką się może rozwinąć lub stan chorobowy na przykład. Nie tylko nowotworowy, ale taki, który wymaga podjęcia leczenia. Natomiast co do ultrasonografii czy do badania piersi, no myślę, że to jest skorelowane z badaniem ginekologicznym. Powiem więcej. Każda pierwszorazowa wizyta ginekologiczna bezwzględnie powinna być związana również z badaniem gruczołów piersiowych. Chyba że pacjentka sobie wyraźnie tego nie życzy, wówczas odnotowujemy w dokumentacji na życzenie pacjentki odstąpiono od badania gruczołów piersiowych. Również jeśli prowadzimy panie, na przykład stosujące antykoncepcję hormonopochodną, czy hormonalną terapię menopauzalną, czy też po prostu opiekujemy się i kontrolujemy relatywnie co jakiś czas, no to wówczas co którąś wizytę powinniśmy takie badanie wykonać. Myślę, że raz na pół roku nie zaszkodzi, raz na rok również nie jest błędem. Jeżeli nic się nie dzieje, powtarzam, jeśli nie ma żadnych stwierdzonych zmian. To jest bardzo ważna kwestia, mianowicie no przede wszystkim musimy dysponować dobrym sprzętem do tego, sprzętem odpowiednim, dającym nam odpowiednią rozdzielczość obrazowania, dającym odpowiedni kontrast, odpowiednie możliwości tak zwanego processingu, czyli wystrojenia obrazu. Do tego są, krótko mówiąc, potrzebne dobre ultrasonografy. Niewątpliwym, a może nawet najistotniejszym elementem jest, że tak powiem, sam badający, dlatego że badający przynajmniej podstawowy certyfikat w zakresie diagnostyki gruczołów piersiowych posiadać. Dlaczego co najmniej podstawowy? Dlatego że jeżeli ma pewne doświadczenie i ma pewne nawyki dotyczące standaryzacji opisu, to jeśli ma wątpliwości, to skieruje dalej.
do ośrodka wyspecjalizowanego. Nie jest wstydem, kiedy jeden lekarz skieruje do innego lekarza, bo po prostu ma wątpliwość, bo nie wie. Zdarzało mi się również kierować do starszych kolegów, bardziej doświadczonych, jeszcze parę lat temu. Również mam zaszczyt być konsultującym obrazy stwierdzone, zaobserwowane przez inne koleżanki i kolegów. I ta współpraca się rozwija, mówimy jednym językiem, rozumiemy terminy, pojęcia, także pacjentki są w ten sposób bezpieczne.